muszę Ci przyznać, że wypuszczając ten teledysk w eter, nie przypuszczaliśmy, że będzie tyle szumu wokół niego. A teraz, jak patrzę z perspektywy czasu, myślę, że no, lepszej kampanii reklamowej mojej płyty pod tytułem One nie mogłabym sobie wymarzyć i nie byłoby mnie na takową stać. Także dobrze, że tak się stało. Wiesz, po prostu trzeba to traktować jako super reklamę. Czyli to Ci odpowiada, bo Ty zawsze miałaś taką markę dobrej wokalistki, która nie potrzebuje sensacji, nie potrzebuje spektakularnych wydarzeń, aby trzymać się na rynku. Ty byłaś taką troszeczkę gwiazdą pomiędzy sceną komercyjną a teatralną. Słuchaj, do tej pory występowałam tylko w teatrze Studio Buffo, jako artystka musicalowa, śpiewająca covery, znana z programów muzycznych, telewizyjnych, nie wiem jaka to melodia, jak oni śpiewają, Taniec z gwiazdami. I to jest moja debiutancka płyta, teraz zmieniam troszkę charakter i chcę zaskakiwać, chcę być, wiesz... Czym nas zaskoczy nowy singiel? Chcę być nieokreślona jeszcze, wiesz, bo myślę, że i tak mam taką właśnie to, co powiedziałeś. Artystka poza tym rozdaniem, że ja nie muszę szokować, żeby istnieć. Ja istnieję na rynku już od 18 lat i... Czyli zaczynałaś, jak miałaś 2 lata. Tak. I wiesz, i przyszedł czas w końcu, bo to przecież już jak długo pracowałam i szukałam tak naprawdę muzyków, z którymi chciałabym stworzyć tę płytę. Przyszedł czas, że stworzyłam nową muzykę, to nowa jakość, są to inni zupełnie muzycy, niezależni od Teatru Buffo, których spotkałam dzięki Uli Dudziak, której szczerze całuję Cię, Ula, i dziękuję Ci za ten kontakt. Jan Smoczyński jest po prostu najlepszy. I wiesz, jestem bardzo szczęśliwa z tej płyty i wszystko przed nami. To jest, teraz już nagraliśmy 3 teledyski promujące, przed nami kolejne 2. Zapału nie brakuje, wręcz przeciwnie, rozkręcamy się.